Drodzy Państwo, ogrody działkowe mają w Polsce ponad stuletnią tradycję i dziś właśnie o działkowcach, o ogrodach działkowych w Zabrzu porozmawiamy z gośćmi telewizji Zabrze. Zaproszenie do studia przyjęli dziś pan Piotr Maślanka, prezes Zabrzeńskiej Delegatury Polskiego Związku Działkowców. Witam pana. Dzień dobry. Jest z nami także pani Grażyna Żmijewska-Domżol, prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych Nasza Palma. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. A także pan Leszek Deręcz, wiceprezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych Biała Róża, czyli Zaborze. Witam również. Dzień dobry. Panie prezesie, rozpocznijmy naszą rozmowę od takiego przypomnienia. Ilu mamy w Zabrzu działkowców, ile ogrodów działkowych? W Zabrzu posiadamy na dzień dzisiejszy 7520 działek i tylu działkowców. Całkowita powierzchnia, całkowita pod działkami wynosi 368,907 hektara. Powierzchnia pod działkami 283,159. Reszta z tych to co malejki, takie place wspólne. Działkowców, jak to mówię, jest więcej, bo 7520 to jest z samych tylko, co są dopisani, ale są rodziny, prawdowe małżonkowie. Zabrzańskie ogrody powstały w 1923 roku. Tak, ruch działkowy już w wzmiankach, w kronikach jest 1905 rok. Najstarsze ogrody to które? Najstarsze ogrody to jest tak, Biała Róża, to jest 1923. Róża Makoszowy, to jest obecnie Róża i Kordeckiego, to jest 1927. Matejki, to jest 1928. Aster 31, Malina 36. I wypoczynek 36, Webera 38. Późniejsze ogrody powstały w 45. dwa ogrody, w 50. siedem ogrodów i w latach 80. osiem ogrodów, to są najmłodsze ogrody, tak jak Tulipan, na Białej Róży parcela Zaborze 1, a reszta to są ogrody. W tym roku cztery ogrody obchodzą jubileuszy, odrodzenie, Tulipan, Górnik i Szarotka. Drodzy Państwo, zwracam się już do zarządu poszczególnych działek. Do tej pory działki kojarzyły się z taką grupą społeczną już mało aktywną zawodowo. Mam na myśli grupę emerytów i rencistów. Czy coś się zmieniło w tym zakresie? Czy Państwo dostrzegacie jakąś wymianę międzypokoleniową? Tak, ja mogę powiedzieć na przykładzie działek Nasza Palma, gdzie dawniej to były ogrody działkowe, gdzie uprawiano warzywa, były takie minisady. Natomiast na dzień dzisiejszy jest dużo młodych ludzi, którzy przekształcają te działki w ogrody rekreacyjne. Jest to fajne, dlatego że teraz zaczynamy spędzać czas w weekendy rodzinnie. Czyli coraz więcej młodych ludzi, rodziny spędzają wolny czas w ogrodach. Ale też nie mówię, że ta generacja starsza, która kiedyś tam uprawiała te swoje roślinki, nadal je uprawia. Nadal mają swoje warzywniaki, ja tak no, nazywam pospolicie warzywniaki, dlatego że to są już takie mniejsze powierzchnie, gdzie są uprawiane jarzyny do takiego użytku codziennego. I jest to fajne, dlatego że zaczyna się ta wymiana pokoleniowa w taki sposób zdrowy, naturalny. No właśnie, wspomniała pani o uprawie warzyw czy owoców. W tej chwili w ogóle możemy zaobserwować taki trend, jeśli chodzi o żywność ekologiczną, prawda? Nie chcemy kupować warzyw i owoców w marketach, w dużych sklepach, ponieważ często no, one po prostu są pryskane, są używane środki chemiczne. I jak to jest, panie prezesie? Czy u państwa też jest wciąż wielu działkowców, którzy stawiają na ten własny ogródek, na te własne uprawy, na tą ekologię? Oczywiście, że teraz każdy dbał troszkę o swoje zdrowie i nie używając tej chemii, zawsze coś naturalnego, nie? I to tam robi się takie opryski z pokrzyw, tam różnych jakichś podbiałów. Każdy ma swoje jakieś wymysły, szczosnek, mydło, jakieś tam wszystko inne. No i takie to jakieś to unikamy tych chemii jak najwięcej, nie? Żeby to... Ale działka, drodzy Państwo, to nie tylko warzywa, owoce, no oczywiście to taki trend związany z grillowaniem, zwłaszcza o tej porze roku. Jak to wygląda u Państwa na terenie ogrodów działkowych, którymi Państwo zarządzacie?
Pani prezes. U nas, ja to co zaobserwowałam, a jestem dopiero drugi miesiąc prezesem ogrodów działkowych Nasza Palma. Ale jeden z największych zarząd. Jeden z największych ogrodów, zresztą bardzo ładnych ogrodów. To tak, rzeczywiście już widać, że w piątek popołudniami rodziny przychodzą na ogrody działkowe, grillują, w sobotę już od rana. Widać dużo na ogrodach działkowych basenów, gdzie ludzie mogą się wykąpać, znaczy działkowicze zapraszają rodziny, znajomych. Słychać gwar dzieci i to jest ważne, że dzieci nie chodzą po ulicach, po Zabrzu, tylko spędzają czas na ogrodach i lubią to. To jest też takim głównym argumentem naszych ogrodów działkowych, że tam można spokojnie i bezpiecznie spędzić czas. Fajnie jest też, że zaczynamy z sobą rozmawiać, bo był taki czas, że w ogrodach ludzie żyli na swoim terenie. Teraz zaczynają wychodzić do siebie, sąsiad z sąsiadem rozmawia, wspiera się, pomaga. I to jest taki istotny element ogrodów działkowych, które przekształcają się właściwie już w rekreacyjne, ale właściwie dalej ta atmosfera rodzinna jest utrzymana. Ogrody działkowe są też doskonałym miejscem do zorganizowania różnego rodzaju imprez, także takich dużych imprez. Proszę powiedzieć, czy w najbliższym czasie właśnie na terenie ogródków Państwo planujecie zorganizowanie festynów, pikników? My organizujemy na Białej Róży Dzień Działkowca. Teraz w tym roku będzie Dzień Działkowca, koniec sierpnia, chyba 20 sierpnia. No i też organizujemy Dzień Dziecka razem z Pogonią Zabrzą. Zabrze i no i różne takie jeszcze festyny takie organizacyjne, te zebrania też mamy, szkolenia. To jest już tradycją Pani Prezes, prawda, że organizowane są właśnie takie imprezy jak Dzień Działkowca, ale nie tylko. To znaczy tak, to jest tradycja i bardzo fajna tradycja, bo wtedy wszyscy się spotykamy. Możemy wspólnie usiąść przy stole, możemy się razem zabawić, też następuje wymiana doświadczeń, swojej wiedzy. My mamy taki Dzień Działkowca w planach zorganizować 29 sierpnia. Ale jeszcze powiem, że jako Rodzinne Ogrody Działkowe nawiązaliśmy współpracę z DPS-em numer 3, przy ulicy Brysza i mamy zamiar wspólnie zrobić Dzień Święto Pieczonego Kartofla. To jest taki dawny zwyczaj obchodzony w październiku po zakończeniu wykopków, czyli jak kończą się wykopki ziemniaków, organizuje się takie ognisko, gdzie się piecze ziemniaki. Również Zabrzeńskie Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin włącza się do organizacji i myślę, że zaprosimy harcerzy. Także chcemy wyjść z naszą propozycją na zewnątrz, wykorzystać, mamy bardzo duży plac zabaw i chcielibyśmy tą ofertę przekazać dla szerszego grona naszych Zabrza. Panie prezesie, proszę powiedzieć, czy coraz więcej osób interesuje się posiadaniem działki? Czy Państwo zaobserwowaliście taki trend? Jest bardzo duża rotacja działkowców, bardzo duża przebywa. W ciągu roku na szkolenia do delegatury przychodzi ponad 300 osób. To jak na 7 tysięcy to jest dużo, prawda? I młodzi działkowcy przede wszystkim nie zainteresowani bardzo dużo. Żebyśmy mieli tyle ogrodów, co jest zapotrzebowanie, to bardzo dobrze. A powiedzmy, drodzy Państwo, może to nie jest optymistyczne, ale jeszcze tak na zakończenie chciałam zapytać, z jakimi problemami działkowcy borykają się dzisiaj? No problemów jest dużo, tylko obecna nasza Pani Prezydent nam bardzo dużo pomaga. Organizuje na przykład Zielone Zabrze, na którym jest wyróżnionych co roku 10 ogrodów, 10 działek, ogólnie ogrodów 10 działek i działkowcy się starają, także jak się wejdzie teraz na ogródki, to nie zdarzy się, że była gdzieś działka tam zaniedbana lub porzucona, bo naprawdę wszystkie działki są piękne, aby tak przyszło do wyróżniać, to nie ma co, no wszystkie by musiały być wyróżnione. A my mamy tam satysfakcję, że zabrzańskie ogrody w Okręgu Śląskim zawsze się znajdują w czołówce. Któreś tam zawsze jakieś miejsce, które się ogród zajmie. Zresztą na Śląsku zwłaszcza ta tradycja tak. Posiadania ogródków jest dosyć mocno zaszczepiona, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. Są też takie ogrody działkowe, w których nie tylko ludzie uprawiają warzywa czy owoce, ale też hodują gołębie. Właśnie jedynie w całej Polsce nawet regulamin to dopuszcza
chów gołębi na Śląsku, no bo to gdzie ten działkowiec, jak kiedyś miał swój domek, prawda, to by mu gołąbki, a teraz trzymają na działce do 50 par, zależy jak zarząd ustali. Ale nie było jeszcze ugody, żeby nie było po dwóch, trzech działkowców, co mają gołąbki. Drodzy Państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu wspaniałego sezonu wakacyjnego, letniego na terenie tych pięknych ogrodów działkowych. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękujemy. I za rozmowę. A Państwu już dziękujemy za uwagę i żegnamy się. Do widzenia. Do widzenia.